Dzień dobry, zapraszam na wydarzenia. Zobaczcie Państwo, co wydarzyło się w Zabrzu. Kolejne inwestycje drogowe w mieście zostały sfinalizowane. Mowa o ulicy 11 listopada i ulicy Chłopskiej. A już niebawem rozpoczną się m.in. prace remontowe mostu w ciągu ulicy Trębackiej oraz mostu w ciągu ulicy Jagiellońskiej. Budowa i przebudowa drogi na odcinku około 556 metrów od ulicy Piłsudskiego do ulicy Żeromskiego wraz z chodnikami, zjazdami oraz miejscami postojowymi, budowa oświetlenia ulicznego oraz kanału technologicznego. Taki m.in. zakres prac wykonano, by ulica Chłopska zyskała nowe oblicze. To jedna z kolejnych sfinalizowanych inwestycji drogowych w mieście. No, bardzo się cieszymy, że udało nam się zrealizować przebudowę ulicy Chłopskiej. Miasto pozyskało 50% dofinansowania do inwestycji, czyli 2,5 miliona z ponad 5 milionów złotych udało się pozyskać. Realizacja robót trwała 5 miesięcy. Myślę, że zbytnio uciążliwości nie było. Wprawdzie no zawsze każda robota budowlana, zwłaszcza drogowa, wiąże się z uciążliwościami, ale mamy to już za sobą. No i zakończyliśmy remont ulicy 11 listopada, 2 miliony 800 tysięcy, z tego połowa też z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Miastu udało się pozyskać dofinansowanie. Doświadczony wykonawca poradził sobie z zadaniami. Co w takim razie przed nami, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe? Jesteśmy w trakcie dwóch inwestycji na obiektach inżynierskich, długo wyczekiwanych. Też udało się miastu pozyskać dofinansowanie. Realizujemy ulicę Trębacką, 4 miliony 300 tysięcy, z tego ponad 2 miliony dofinansowania i przystępujemy w tej chwili już do przebudowy mostu nad rzeką Bytomką na ulicy Jagiellońskiej. Przez 3 lata most był zamknięty z uwagi na bardzo zły stan techniczny, natomiast miastu udało się pozyskać dofinansowanie do tego zadania. 4 miliony 700 tysięcy jest wartość umowy na wykonanie tych robót. I obydwie inwestycje na obiektach inżynierskich potrwają około 11 miesięcy. W Biskupicach realizujemy pierwszą z kilku przewidywanych inwestycji. To jest połączenie ulicy Kossaka i Drzymały. No dość sprawnie wykonawcy to idzie. Myślę, że w najbliższym czasie też mieszkańcy będą mogli się cieszyć realizacją tego zadania. Tam również miasto pozyskało dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Natomiast cztery drogi jeszcze czekają na możliwość realizacji. Jesteśmy gotowi z realizacją zadań na ulicy Mrozka, Hutniczej, Chrobrego i Młyńskiej w Biskupicach. Mamy gotowe dokumentacje projektowe. No, najważniejsze jest pozyskanie dofinansowania. Szukamy możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych. Chciałabym podziękować mieszkańcom naszego miasta za niesamowitą cierpliwość, jaką wykazują przy realizacji naszych inwestycji drogowych, które no, z pewnością stwarzają uciążliwości, natomiast no, staramy się ograniczyć. Na zabrzęskich harcerzy czeka prawdziwa przygoda, a to wszystko za sprawą obozu letniego. Podczas pobytu w nadmorskiej miejscowości Szklana Huta młodzi uczestnicy obozu zdobędą nowe umiejętności oraz aktywny sposób spędzą wolny czas. 28 czerwca 77 śmiałków z Zabrza, harcerzy z Zabrza wyjeżdża na obóz harcerski. W tym roku jedziemy do miejscowości Szklana Huta nad morzem w powiecie wejherowskim. Obóz harcerski to tak naprawdę jedna wielka przygoda. Żyjemy sobie pod namiotami, z racji, że morze, no to oczywiście plażujemy, zwiedzamy okoliczne lasy oraz zdobywamy nowe sprawności, nowe umiejętności. Obóz to jest nauka samodzielności. Od porannych gimnastyk, przez ścielenie łóżka, zmywanie po sobie po posiłkach, przez nawet przygotowanie posiłków, warty nocne, pilnowanie naszego podobozu. Takie codzienne życie w wersji leśnej. W tym roku uzyskaliśmy dofinansowanie z Urzędu Miasta Zabrze. Jest to realizacja projektu publicznego na rzecz organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży z miasta Zabrze. Coraz więcej rodziców dzwoni, pyta, młodzież przychodzi, zagląda przez okna, więc zainteresowanie wraca. Cieszymy się. W tym roku też właśnie rekordowo liczny obóz, bo aż 77 osób. To będzie mój drugi obóz harcerski. Skoro to jest twój już kolejny raz, to co jest w tym takiego niezwykłego, fajnego, że postanowiłaś w tym roku również wybrać się na taki obóz? Dużo na pewno się nauczyłam na tym obozie, dużo osób poznałam, było bardzo fajnie. Możemy się nauczyć też gotować, możemy nauczyć się na przykład jaki to jest rodzaj rośliny na przykład, może nam się to przydać, albo na przykład jak rozpalać ognisko. Dużo jest takich rzeczy. Obóz jest zaplanowany tak, że mamy mało czasu wolnego, ale jednak jest ta przerwa na przykład po obiedzie, że mamy chwilę czasu, możemy usiąść, podpoczywać.
To będzie mój czwarty obóz. Co jest takiego niezwykłego, że zdecydowałeś się kolejny raz wziąć udział właśnie w takim obozie? No właśnie nauka tego survivalu i ogólnie różnych rzeczy tam można się nauczyć, poznać dużo nowych osób. Czego się nauczyłeś? No właśnie pracy z drewnem, trochę gotowania, tam też pomoc innym. Odpoczywamy od tego wszystkiego, od tej elektroniki i mamy taką swobodę, taką, że jesteśmy wolni. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia.